Dzień dobry Państwu. To jest konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Ja nazywam się Maria Ehart-Dubois. Proszę Państwa, 12 października ubiegłego roku ciało, które chce nazywać się sądem, Izba Dyscyplinarna, która w sposób bezprawny i nielegalny została powołana i w sposób bezprawny zajmuje pomieszczenia budynku, które znajduje się za naszymi plecami, w osobie nie sędziego Adama Tomczyńskiego uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec. Stało się tak dlatego, że prokuratura krajowa chce postawić sędzi zarzut, który ma polegać na tym, że niby nie wykonała zlecenia na rzecz sądu apelacyjnego i pobrała za to wynagrodzenie. Chce więc postawić zarzut przyjęcia wynagrodzenia, które jej się nie należało, czym uszczypliła Skarb Państwa, w czym działała na szkodę interesu publicznego. Dodatkowo prokuratura krajowa chce postawić zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wyrokiem, który sędzia wydała. Proszę Państwa, żadne z tych przestępstw nie zostało popełnione. I nie mam wątpliwości, że jakikolwiek niezależny sąd, który kiedykolwiek wziąłby tę sprawę, dostałby tę sprawę, wydałby takie orzeczenie. Ale to nie ma dzisiaj znaczenia. Znaczenie ma dzisiaj wyłącznie to, że państwo, aparat państwa sięga po najbardziej prymitywne metody niszczenia osób, które są dla nich niewygodne. A dlaczego to się dzieje? To pytanie ma bardzo głęboki sens. Proszę Państwa, dlatego, że pani sędzia Beata Morawiec, która była prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, która jest prezeską Stowarzyszenia Niezależnych Sędziów Justicja, która cieszy się wielkim szacunkiem ze strony sędziów i merytorycznym, i moralnym, postanowiła być odważna i postanowiła pokazać ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, który zwolnił ją w 2017 roku z pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego, postanowiła mu pokazać, że mówi nieprawdę, ponieważ on, podejmując tę decyzję o zwolnieniu, był łaskawy połączyć tę decyzję z jakimś śledztwem dotyczącym korupcji w Sądzie Okręgowym. Proszę Państwa, takie rzeczy spotykają osoby odważne, osoby niezłomne, osoby takie, które mają w sobie siłę i odwagę i chęć powiedzenia nie bezprawiu, nie formom niszczenia ludzi, którzy są niewygodni dla państwa. Proszę Państwa, odważny sędzia, Beata Morawiec. Witam Państwa bardzo. Jestem tutaj w miejscu, który przez całe moje życie uważałam za Pałac Sprawiedliwości. W sytuacji, kiedy muszę kontestować osoby tam wymierzające quasi sprawiedliwość na podstawie umocowania, które nie istnieje. Jest mi bardzo przykro, bo zawsze uważałam, że to jest to miejsce, do którego każdy prawnik, każdy sędzia dąży swoim dorobkiem, swoją pracą, swoją nauką, swoim oddaniem w spełnieniu służby. Teraz spotykamy się tutaj w sytuacji, kiedy Państwo widzicie obywateli, sędziów, prawników, wszystkich obywateli, którzy są racjonalnie myślącymi ludźmi, którzy stają w obronie członków wymiaru sprawiedliwości, którzy są atakowani przez aktualnie sprawujących władzę. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę przyjść tutaj pełna wiary w to, że orzeczenie, które tutaj zapadnie, będzie orzeczeniem opartym na prawie i wydanym przez osoby, które posiadają atrybut niezawisłości i niezależności. No ale cóż, znalazłam się w takiej pozycji. Jestem osobą, jak widzicie Państwo, transparentną, silną. Mówię otwarcie, co myślę. Ile będzie mnie to kosztowało, w jaki sposób to wszystko, co się dzieje, odbije się na moim przyszłym życiu, to się okaże. Ale zdecydowanie chciałabym powiedzieć, że robię to nie tylko dlatego, że muszę się bronić, robię to też dlatego, żeby pokazać wszystkim naokoło, że warto walczyć o prawdę, że warto walczyć o praworządność, że warto walczyć o to, by żyć w państwie prawa. A ponieważ tak mnie wychowano, w taki sposób mnie przez tyle lat uczono, ja bardzo chcę, aby te wartości zostały zachowane. To nie tylko ja, Beata Morawiec, jestem tą osobą, która jest atakowana. To nie tylko pan sędzia Juszczyszyn, nie tylko pan sędzia Tuleja. Setki sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych muszą się bronić przed bezprawnymi zarzutami. Dlatego też
bardzo dziękuję za zainteresowanie, bardzo dziękuję za wsparcie i mam nadzieję, że będzie okazja, abyśmy spotkali się w sytuacji, kiedy będziemy oczekiwać na orzeczenie wydane przez prawidłowo powołany sąd i sędziów, którzy posiadają wszystkie atrybuty zapisane w Konstytucji. Dziękuję bardzo. Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od lat powtarzamy, że kwestią zasadniczą dla realizacji prawa do rzetelnego procesu nas wszystkich jest to, by orzeczenia i wyroki w naszych sprawach, nas wszystkich, zapadały w niezależnych sądach i były formułowane i podejmowane przez niezawisłych sędziów. A więc by każda i każdy z nas był pewien, iż idąc do sądu po rozstrzygnięcie, czy choroba, na którą zapadliśmy, jest wynikiem smogu, czy sanepid miał prawo orzec wobec nas karę A 30 tysięcy złotych, czy ZUS słusznie naliczył wysokość naszej emerytury, a Urząd Skarbowy podważył zapłacony przez nas podatek. Czy wreszcie policja miała prawo nas zatrzymać za to, że wzięliśmy udział w pokojowym zgromadzeniu, bądź że po prostu zatrzymaliśmy się obok zorganizowanej pikiety. Że orzeczenie czy wyrok w tej sprawie będzie podejmowane przez niezawisłego sędziego. A więc sędziego, który będzie podejmując decyzję, rozważał tylko prawo, rozważał tą decyzję tylko w oparciu o prawo i swoje sumienie i nie myślał jednocześnie o tym, jak to orzeczenie czy wyrok wpłynie na jego losy zawodowe. A patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, między innymi z sędzią Beatą Morawiec, oby tylko zawodowe. I nie chodzi o to, że już w tej chwili każdy sędzia, wydając nieakceptowany przez władzę wykonawczą wyrok, jest narażony na tego typu konsekwencje. Władzy wykonawczej w tej chwili chodzi o to, by pokazując na przykładzie tych kilku czy kilkunastu niepokornych sędziów stojących w obronie pryncypiów, zastraszyć pozostałą część korpusu sędziów. I dlatego protestowaliśmy, protestujemy i będziemy protestować, zarówno w kraju, jak i przed organami międzynarodowymi. Bo to, czy wspólnie z sędziami uda nam się ochronić ich niezawisłość, jest być albo nie być Polski jako demokratycznego państwa prawa nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Dziękuję Państwu. Dzień dobry, ja się nazywam Marta Korzykowska-Warywoda, jestem sędzią ze Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Chciałam powiedzieć, dlaczego my tutaj dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby okazać swoją solidarność z sędziami, którzy są poddawani represjom. W dniu dzisiejszym nielegalna Izba Dyscyplinarna po raz kolejny będzie podejmowała decyzję w przedmiocie immunitetu kolejnego odważnego, niezależnego sędziego, pani sędzi Beaty Morawiec. W takiej samej sytuacji jest pan sędzia Paweł Juszczyszyn i pan sędzia Igor Tuleja. Nie orzekają już od wielu dni, zostali odsunięci decyzją właśnie Izby Dyscyplinarnej. My, sędziowie, jesteśmy tutaj, żeby okazać im naszą solidarność, żeby ich wspierać. Od kilku tygodni na ulicach polskich miast są rozwieszane plakaty. Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów. Od początku tego roku, 18 dnia każdego miesiąca, sędziowie nie wyznaczają wokant i wychodzą przed sądy nawet na parę minut, żeby stanąć z hasłem. Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów, do orzekania. To, co możemy zrobić w tej chwili, to pokazać, że nie jesteśmy obojętni. Nie jesteśmy obojętni, kiedy represje dotykają naszych kolegów sędziów, ale także naszych kolegów prokuratorów. Dlatego mam takie wezwanie do całego naszego środowiska, do sędziów, prawników, obywateli. Nie bądźmy obojętni, kiedy odważnych sędziów spotykają represje. Nie bądźmy obojętni, kiedy odważnych prokuratorów spotykają represje i odsuwa się ich od orzekania, od możliwości wykonywania swoich pracy, zsyła na dalekie delegacje. Pani sędzia Beata Morawiec powiedziała w jednym z wywiadów, że jest niszczony dorobek jej życia. Ja myślę, że musimy mieć świadomość, że to może spotkać każdego z nas. Ktoś może zniszczyć dorobek naszego życia, bo wydamy orzeczenie, które będzie niewygodne, które się komuś nie spodoba.
i nie możemy w takiej sytuacji być obojętni, jeśli spotyka to naszych kolegów. Pan profesor Wyrzykowski powiedział kiedyś takie piękne słowa. Nie każdy z nas jest wojownikiem, ale nie udawaj, że nie widzisz tego, co się dzieje wokół ciebie. My to widzimy i dlatego tu dzisiaj jesteśmy i dlatego jest tutaj z panią sędzią Morawiec tak wielu innych sędziów. Dziękuję. Dzień dobry, Michał Wawrykiewicz, adwokat, Inicjatywa Wolne Sądy i Komitet Obrony Sprawiedliwości. Tak jak pani sędzia Woda powiedziała, jesteśmy tutaj dzisiaj po raz kolejny razem, solidarnie. Wszystkie zawody prawnicze, które jednoczą się i solidaryzują z panią sędzią Beatą Morawiec. Ja jestem dumny, że mogę stać koło pani sędzi Morawiec i dawać jej wsparcie. My wszyscy dajemy jej wsparcie moralne, staramy się też dawać wsparcie prawne, dlatego że żaden sędzia, żaden prokurator, żaden adwokat, żaden prawnik nie zostanie sam w tej batalii o praworządność. To jest nasz obowiązek po prostu. Każdy z nas ma obowiązek przeciwstawiać się łamaniu praworządności i nie spoczniemy w tych działaniach nigdy. Jeśli ci tchórzliwi prześladowcy z Alei Ujazdowskich, z ulicy Postępu, z Placu Krasińskich, z tego budynku, gdyby oni wiedzieli, jak mężne serca, waleczne dusze mają ci, których próbują zniszczyć, to by wiedzieli, przekonali się, że nigdy tego nie zrobią, nigdy im się to nie uda. Nigdy nie uda im się zdławić tego ducha oporu wobec brutalnych zmian, brutalnych czynności, które mają na celu pozbawienie nas niezależnego sądownictwa, pozbawienie nas demokratycznego państwa prawnego. Ten czas, który w tej chwili mamy, to jest, wierzymy w to, czas przejściowy. On się szybko skończy, a wszyscy ci, tu powtórzę za panem profesorem Strzemboszem, który tutaj w momencie, kiedy po raz pierwszy odbywało się posiedzenie tak zwanej Izby Dyscyplinarnej po wydaniu zabezpieczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, pan profesor Strzembosz powiedział, ci ludzie działają nielegalnie. To nie są osoby uprawnione do orzekania, tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak stwierdził Sąd Najwyższy. A zatem ci, którzy wbrew tym orzeczeniom zasiadają, zakładają togi, birety i łańcuchy sędziowskie i próbują zastraszyć niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, naruszają bardzo poważnie prawo i już wkrótce przyjdzie im za to zapłacić, ponieść za to odpowiedzialność.